Siemano moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z Jurassic Survival. Jak wiecie, będziemy dzisiaj wykonywali kolejne zadania, aby odblokować Wielki Mur, więc serdecznie zapraszam. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Dobra mordy, w ostatnim odcinku mieliśmy dostarczyć naszemu ziomeczkowi, temu, który się tutaj znajduje, 20 rabersów. Ja już te rabersy nazbierałem, także idziemy mu je oddać. Finalis plus 5% i dostaniemy... Aha, za to w ryj ewentualnie, będziemy chcieli. Dilophosaurus skelet 30 razy. Gdzie ja to, powiedz mi, mordo, znajdę? Gdzie ja takie cudeńko znajdę? No nic, mordeczki, ja zabieram się za eksplorację terenu, no i sprawdzimy, gdzie te dildozaury się znajdują. Za chwilę się widzimy. Dobra, mordo, easy peasy, Sherlock Farrell normalnie już wszystko obczaił, wie, gdzie są dildozaury, najlepiej je hońcić jest na trzeciej strefie, właśnie wróciłem do chaty, bo mi się bronie skończyły, ale wyskoczył jeszcze nam po drodze evencik z Carcrashem. Crash Carem. Ma to jakąś różnicę? Chyba nie ma, co nie? Dobra. Crash Car, Crash Car. Crash Bandicoot. Jeżeli ktoś grał w Crasha, daj łapkę w górę. Enter. Sprawdźmy, jakie będą tutaj, kurczę, normalnie dinozaury. Mam nadzieję, że dildozaury. Najlepiej by było. I co? I co my tutaj widzimy? Nie. Velociraptor. Dobra. Velociraptor. Velociraptory już żeśmy bili, nie? 30 sztuk. 30 sztuk biliśmy raptorków, 30 sztuk. Teraz będą pewnie po tym zdaniu ankylozaury, te takie wielkie, które tak tupią mocno. Bandaż, super. Wow, 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 wow. Poczekaj. Poczekaj. Pierw dzieciaczki muszą dostać na pyrkę. No i dobra. A i super, z bossa nic nie wypada, jak ja to uwielbiam, po prostu kocham to. Okej, sprawdźmy dalej, co będzie. W skrzyneczkach i... no, blapsy. Nic ciekawego. I tutaj? Fruit, okej, fruit to możemy sobie zjeść. No i ciśniemy na trzecią strefę. Ja się specjalnie nawet w chatce nie myłem, bo to jest lepszy patent. Jeżeli huncicie sobie te dinozaury, najlepiej na śmierdziucha to robić, bo jeżeli się umyjesz, to ty musisz za tymi dinozaurami tak naprawdę latać. A tak to one same od razu przybiegają. Jeżeli chodzi o dildozaury, no to one od razu, jak wchodzisz na trzecią strefę, od razu przylatują dwie lub trzy sztuki. Czyli najlepiej jest tutaj huncić, ale musicie uważać na to, że może być jakiś oponent. Jak widzicie, już jeden jest. 25 na 30. Z pewnością te ankylozaury będą kolejne w zadaniu. 100%. Jeszcze 4 sztuki tylko. Jakaś skrzyneczka jest. Jeden już biegnie. Dobra, raptor. Kolejny deal doleci, ta. Okej, otwórzmy sobie teraz skrzynkę, sprawdzimy, co z niej wypadnie ciekawego. Waginacja, dobra, niech będzie nawigacja. Wow, jaki niebieski, znaczy zielony, daltonista, niebieski. Dobra, 30 na 30, wykonane. Wracamy, oddajemy normalnie gościowi questa. No i jestem mega ciekaw, co będziemy musieli znowu dropić. Okej, panie reżyserzu, co pan nam teraz zada ciekawego? Uwaga, finalis. Tenebeard Raptors, skelet 30 sztuk. Tenebeard, czy ja przypadkiem do inboxa dostałem machine guna? O fucken, bracie. Apteczki zawijamy, SWAT armor weźmy. Czy wy wiecie, co tu będzie się teraz działo? Odłożę szybko zbędne mi rzeczy gdzieś tutaj do skrzynek, te have a fruit itp. itd. Tylko, że kurde, trzeba mieć miejsce w skrzynkach. Może być tutaj.
To glock mi nie będzie też potrzebny i bandaż. Dobra, jedzonko zabieramy ze sobą. I słuchajcie, mordeczki. Zawsze chciałem zrobić jedną rzecz. Jak będę miał tego machine guna, tak sobie mówiłem, że się przebiegnę na śmierdziucha po całej strefie. Czy ja mam na to apteczki? Mam, dobra. Mamy machine guna. Ciul, że zwastuję go trochę. Ciul z tym. Ale zobaczycie, że to będzie mega fun. Okej, 20 apteczek mamy i zobaczymy, jak nam to pójdzie. Mam nadzieję, że żaden oponent za nami nie będzie biegł. O, stary, zobacz! Ty, HP kontroluj, gościu, a nie, tu się cieszysz. Ale idzie ekipa, mordo! Ankylozaur jeszcze, o nie. Dobra, teraz trochę w lewo. Gra mi się tnie. Normalnie mi się, mordo, gra ścina. Ja pierniczo, ale zadyma. Dobra, chyba wszystko, co z tego biomu? Dobra, są jeszcze jakieś dwie sztuki, trzy sztuki. Wow! 16 apteczek, dobra, ankylozaur jeszcze. Ja pierdziele, co tu się dzieje? Dobra, jeszcze jest jeden. O nie, equipment się skończył, Dobra. Mam nadzieję, że to będzie wszystko zlurowane w jedno miejsce. Poczekajcie. Sprawdźmy, czy ja mam jakieś rzeczy. Spodnie są, jakaś koszulka jest. Buty są, żeby szybko biegać. Dobra. Ryzyk fizyk. Mam nadzieję, że się nie wyłożę. Hełmofonu tylko nie mam. Dobra, enter. Ale będzie rama teraz. Uwaga. I co? Dobra, zlatują się. Wszystkie się zlatują. To ja bym zrobił kółeczko. Mordo, zoba, jak mnie gonią. Normalnie jak w jakimś filmie. Ja zaraz jak zacznę do nich pruć seryjką, to zobaczą. Czekaj, jeszcze nie. Jeden drugiego zabija? Czy mi się po prostu tak wydaje? Nie, no kurde. Nie wyszło, jak oni sami się pozabijali. Farel biega w koło i się dildozaury wszystko zabiły, ty, zobacz. Ty, niezły glitch. Nie wiedziałem, że... Patrzcie, co się dzieje, wszystko pozabijało się nawzajem. Raptory popadały albo po prostu na pikawę klękły, albo nie wiem, no... Z przemęczenia padły. Ty, dobry patent, latasz jak porypany po całym biomie na śmierdziucha i wszystko pada. Jak chcesz wyczyścić biom trzyczaszkowy, no to nie taką intencję miałem, bo chciałem... Dwuczaszkowy, przepraszam. Nie taką intencję miałem, bo chciałem po prostu, mordo, wszystkie je zlurować w jedno miejsce i... Rozumiesz? A kurde, wyszło inaczej. No dobra, teraz ciśniemy sobie normalnie na trzyczaszkową. Gdzie ja idę? Tutaj musimy iść, bo tu są... te raptory, które szukamy. Na Invasion są te raptory. Dobra, zrobimy tak, że ja teraz wskoczę na strefę, nagram pierwszą strefę, którą czyszczę. Mamy tam 3 sztuki. A muszę wejść tam ile? 10 razy? O kurde, ciekawe, skąd ja wezmę na to bronię. Dobra, sprawdźmy apteczki, jakie są. Trochę zwastowaliśmy. Co? Pocieszymy się trochę tym miniganem, co nie? Normalnie. Dobra, gdzie oni są od razu? Rura, na nich. Jeden na 30, ja pierniczę. 2 na 30, a gdzie jest trzeci? Przecież zazwyczaj są 3, zazwyczaj. Na chwilę obecną mieliśmy tylko 2 i co, mogę z tym ziomkiem pogadać? Nie mogę, ale mordo, dałbyś mi taką snajperę, troszeczkę bym sobie... Oko sprawdził, a nie sam będzie strzelał. Auto puste. Dobra, widzimy się na koniec questa. Dobra, ziomki, poziomki. Zostało ostatnie podejście. Brakuje mi tylko 2 sztuk tych raptorów do zabicia. Jak widzicie, troszeczkę tych apteczek jeszcze mam. Jakieś tam jedzonko sobie jeszcze zjem. Dobra, i co mi zostało z broni? Strzelba albo
Dobra, UMP ma mniej damage'a niż Thompson, weźmiemy sobie Thompsona i pokażę wam, jak najlepiej to rozegrać, żeby wasz support, ten, który wam pomaga, żeby nie uciekł. Dobra, jak widzicie, że dinozaury biją jakiegoś ziomeczka, musicie się ustawić przed nim. Przed nim i najlepiej wszystkie ataki ty masz przyjąć. Bo wtedy oni po prostu zostaną, bo jak za dużo ziomeczki przyjmą damage'a, to zwyczajnie uciekają ze strefy. Dobra, ja przyjmuję cały czas atak. Jestem takim ala tankiem. Dobra, 30 na 30. Super, super. Dwie sztuki tylko na biomie i powiem wam, że różnie się respiły. Raz się zrespiły 4, raz się zrespiły tylko 2, raz się zrespiły tylko 3. Nie wiem, od czego to zależy. No i za każdym razem otwieram te auto i za każdym razem jest puste. Czyli po co? Po co ono się tutaj znajduje? Could you tell me? Dobra, wracamy na Haciendę. No i dobra, oddaję mu w końcu tego questa. Chyba była najgorsza misja do tej pory. Oczywiście dotycząca zabijania dinozaurów, bo te pozostałe dinozaury były naprawdę easy. Tutaj troszeczkę trzeba było się namęczyć. Finalis. Byronix, Killet 3 sztuki. No dobra, Byronixy mam już opanowane. Czy ja mam jakąś broń zasięgową, dalekosiężną? Gdzieś będę miał jeszcze w skrzynce jakąś snajperkę. Czyli zaraz wykonamy tego questa. Teraz sobie tak ogólnie przypomniałem, Mordo, że Byronix się respi raz chyba na 12 godzin. Czyli jak go teraz zabiję, to dopiero będę mógł dokończyć, nagrywać ten odcinek za 2 dni, tak? Za 24 godziny. Dobra, cofnijmy się kawałek do tyłu jeszcze i sprawdźmy, czego sięgam. Dobra, jest na easy. Sięgamy śmiało Byronixa z snajpereczki. Mam jeszcze jedną taką. Także na lajcie sobie damy radę z nim. To jest najprostsza droga do zabicia bossa. Nie tracimy apteczek. Oczywiście, jeżeli chcecie taką snajperkę, którą mam... Czekaj. O, za sobą teraz widzicie. To najlepiej sobie Battle Royale arenkę zagrać. Często dosyć nawet wypada. A jeżeli nie, no to trzeba zmonetyzować troszeczkę konto. I dopiero ją otrzymamy. Dobra, snajpera się skończyła. To teraz weźmy sobie może... Siberian Tyret, kurde, tyf mnie zaatakował. Weźmy sobie teraz może kolejną snajpereczkę, bo on jeszcze ma 2000 ponad życia. I jeżeli go podhaczymy w ten sposób ze snajperki, to on będzie miał 1000 coś, to wtedy mu z Desert Eagle'a, nie, Magnuma mam, z Magnuma na łeb zasadzimy. Ale mogłem się kurczę umyć, wiecie, przed tą całą operacją bym sprawdził, czy Magnum po prostu sięgnie. No chyba, że prędzej smród mój go do niego do nozdrzy wejdzie i wtedy on mnie wyczuje i przybiegnie, ale to zaraz zobaczymy. Jeszcze mamy 5 strzałów ze snajperki. 4 3 2 1 O! 0. Dobra, weapons broke. To teraz tak, został nam tylko wyłącznie Magnum. Skradanko włączamy. Podchodzimy. Czy złapię go? Nie, jednak mnie zobaczył, dobra. Ale po 76 go hitujemy. Powiem wam, że Byronix jest chyba... Byronix jest łatwiejszym bossem od tamtego Megalosaurusa, bo tamten Megalosaurus wpada w tak zwaną furię. Pięknie jeszcze to spadło. Sacrum Bone. Wpada w furię i on naprawdę szybko potrafi zniszczyć nam armor. To co, mordeczki, widzimy się jutro i pojutrze. No witam moi drodzy, nagrywam to 12 godzin później. Już byłem na wośpie, wrzuciłem 50 zł na dzieciaczki. Też nie bądźcie chamy, też dajcie troszeczkę monetki, jeżeli macie jakieś tam drobne. Wszystko się przyda, także od razu mówię. Okej, okay, co my musimy zrobić? Zabić Baryonixa. Chciałem wam pokazać, że spadł mi beret. W końcu spadł mi beret z Royal Arenki. Jestem zadowolony i chciałbym właśnie go przetestować na Baryonixie. Tylko, czy mamy tyle apteczek? Jest 20 apteczek, od razu ciśniemy. Na live zabiłem jeszcze jednego, czyli został nam tylko jeden do pokonania. Mamy 2 na 3 zabite. No i dobra, gdzie ty jesteś, gościu malinowy? Aha, przodem do mnie stoi, czekaj. Skradanko trzeba włączyć. O, już go widzę. O ile hituje?
80 coś, no ładnie. Zobaczymy, ile mu HP zejdzie z całego. Na jednym. Na jednej berecie, to jest beret 22, tak? Mam nadzieję, że więcej niż połowa. Czekajcie, mam już połowę. Jest do połowy zużyty. No nie, chyba będzie połowa jakoś tak. Nie, on miał 4 HP, czyli już go zjechało. Połowę. 3/4 beret zjeżdża z bossa, czyli spoko. I zaraz wejdziemy normalnie w full contact. 1000 HP bossowi zostało, czyli ponad 3/4 życia mu zjechałem. Dobra, teraz lecimy full contact. Z tego po 135 atakujemy. Jest to najsilniejsza broń w grze. 500, 300, 240 i jeszcze jeden hit. No i leży. Co spadło? O! Cartilages. I czekaj, czekaj, co mnie bije? Dildozaur mnie bije, dobra. Dildosku, uspokój się. Jeszcze sobie tylko sprawdzimy skrzyneczki. Oddamy questa i zobaczymy, jakie kolejne zadanie jest dla nas do wykonania. Z pewnością będziemy zbierać jakieś tranzystorki czy coś. Jakieś 20 sztuk. Dlatego sobie zawsze te skrzynki otwieram, bo po prostu już mi jest szkoda wychodzić z tej strefy. Jeszcze widzicie, na mapie jedną mamy dostępną wyżej. Rabersy też wezmę, może się przydadzą. Ej, gościu, nie ten przycisk. Ostatnia skrzynka na tym biomie. Gold. Zamiast jedzonka, to zjemy sobie. No i wracamy do ziomeczka oddać questa. No i dobra, jesteśmy na chacie, jestem mega ciekawy, co nam teraz zada. Finalis? T-Rex Eggs, 3 razy! No dobra, dobra, T-Rex Eggi. I co ja dostałem? Czekajcie, buty, zajebiste buty dostałem. Tak, Rainforces Hunter Boots. Na chwilę obecną nie będę ich wyciągał z inwentory, po prostu chcę, jak uzyskam cały set, go ubrać i sprawdzić, jak on wpływa na damage naszych przeciwników i jak mocno chroni. Także mordy, to było na tyle z tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z Jurassic Survival. Trzymajcie się, cześć! Ziomek!